Proszę Państwa, kilka przerwy, bo nasi najmłodsi teraz wchodzą na scenę, artyści. Tak, zanim oni wejdą, to tylko zapytam Państwa, warto było, prawda, przyjść? Warto. Też tak uważam. Sylwester Marzeń. Babci i święto dziadusia, o tym dniu pamięta każda mała wnusia. My wasi wnuczkowie również pamiętamy i swoim najbliższym życzenia składamy. Zdrowia, szczęścia i smutyczy babci i dziadowi. Poniedziałki pomyślności, a we wtorki koszalności, środy, czwartki, trend zmartwienia. Niech ich piątki strapień nie ma, na soboty i niedzielę życzę odpoczynku wiele. To nie koniec życzeń jeszcze, emerytury życzę wam. Życzymy ci, babci, żebyś się czuła codziennie królowa i oby cię nigdy nie bolała głowa. A tobie, dziadku, czego życzysz, mamy, żebyś u babci miał tak jak u mamy? Nie. Dużo czasu wolnego, same przyjemności, jak najmniej kłopotów i wiele radości. Tak. Nic do naprawienia, dźwiganie, trzepanie, tylko miękki fotel i coś do chybania. Jak już się spełnią te nasze życzenia, gdy w domu nie będzie już nic do zrobienia, wtedy dziadkowie oświetnie ubierzcie i swoje babcie na spacer zabierzcie. Dobrze, że od takiego małego mają takie życie, tak się wstydzić. Tak, z emeryturą było najlepsze. Dziadka, który zawsze ma swoje własne zdanie i nikt z całej rodziny nie może wpłynąć na nie. Prosiła babcia dziadka, by kran zerwał, lecz dziadek nic nie zrobił i cały dzień próżnował. Bo dziadek mój jest taki, że robi to, co chce i nawet mojej babci nie słucha się. Prosiła babcię dziadka, by podlał domu kwiatki, lecz dziadek zamiast tego zajadał czekoladki. Bo dziadek mój jest taki, że robi to, co chce, nawet mojej babci nie słucha się. Prosiła babcia dziadka, by razem posprzątali w domu, lecz do kolegi wymknął się pokryjomu. Bo dziadek mój jest taki, że robi to, co chce i nawet mojej babci nie słucha się. Patrzy na mnie, bo dobrze to wiem, że...
mnie, bo dobrze to wie, że kocham ją i w sercu chowa na wiele raz. Uwielbiam go, dziadek tu jest i patrzy na mnie, bo dobrze to wie, że kocham go i w sercu chowa na wiele. Thank you.
czemu to takie? Teraz. Każda babcia była małą dziewczynką, każdy dziadek biegał kiedyś za piłką. Chodzili do szkoły, potem dorastali. Mieli piękne marzenia, ciężko pracowali, wychowywali swoje dzieci, a czas leci, leci, leci. Czy wiecie, że babcia znów na świecie? Moja to mi śpiewa. Moja mnie nauczyła, jak rozróżniać drzewo. Kiedy mam... Moja na gorączkę, to mi chłodziło. Mnie trzecim rano każe wypić kubek mleka, a gdy przyjdę do domu, babcia na mnie czeka. Moja ciężko pracuje, gotuje i sprząta. Teraz już daje rękę, cały dzień się krząta. Moja babcia jest jeszcze prawie całkiem młoda. Chodzimy na wycieczki, deszcz czy pogoda. Moja do nas przyjeżdża na całutkie lato. Bardzo fajnie jest z babcią, tak jakoś bogato. Moja pokrzyczy czasem, przyznaję niestety, ale za to fenomenalne nogi i kotlety. Babcie bywają różne, lecz każdy pamięta, że zawsze jednego go kochają wnuczęta. To samo je cieszy, to samo raduje. Nasz pocałunek, uśmiech i słowo dziękuję.
chyba. Abyście zachowali pieniędzy i radość. Ja po uśmiechu kucham swoją kuchnię i miłość z niej. Dużo żdówka i fantastycznych przymiot. Ekstra humoru i miłości. Herbaty ze ścigryną i pysznego ciasta. Śpiewamy piosenkę tą. Nasi babcie i dziadkowie.